Już jest w ruchu. A z nami już są pan Piotr, pani Małgorzata, pan Łukasz czatują na kanale Polskiego Radia Rzeszów na YouTube. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, bo mam pytanie dotyczące poprzedniej audycji, w ogóle tematu, który poruszamy od ubiegłego tygodnia. Jeszcze pan jakieś słowo? Tak, jeszcze chciałem do tego dodać, bo mówię o sytuacji, gdzie ten kierowca wyjeżdżał, cofał i pani zatrąbiła i doszło do kolizji. Tak samo, jeżeli jesteśmy w ruchu, jeżeli widzimy pojazd, który nam wyjeżdża, na przykład z drogi podporządkowanej albo z parkingu, on może nas nie widzieć. Zaużyjmy tego sygnału dźwiękowego, nie bójmy się zatrąbić. Obudzimy tego, tego kierowcy. On na pewno, jego pierwszy odruch to będzie zatrzymanie i przemyślenie, czy ja coś robię niewłaściwie, czy coś jest nie halo. Także nie bójmy się używać sygnału dźwiękowego. Jak kursantów uczę, jak jadą na przykład obwodnicą bez powodu, zupełnie bez powodu, każe im trąbić. Mówię, panią ale nie wolno. Ja wie, wolno uczyć się, masz prawo, nie może się tego bać. Trąbi. Czyli chodzi o przełamanie tej takiej bariery Tak, że to będzie tak głośno, że to będzie trąbiło, że może policjant jest gdzieś z boku. Nieważne, trzeba się nauczyć trąbić. Pytanie od pana Marcina.